No cześć, dzisiaj będzie u mnie trochę taki smutniejszy odcinek, w sensie ja tak trochę może, chociaż może tylko nie widać, no ale mniejsza. Temat to stereotypy kobiet, dziewczyn, jak to tak zwał, i jak to wygląda. No jest ich masa, tak. Bardzo często ujęło się to, że kobieta to ta słaba płeć, która często płacze, która jest niestabilna emocjonalnie pod względem, jeśli też chodzi o zmianę zdania, tak, to bardzo takie popularne jest, że cały czas zmienia zdanie, zmienna jak pogoda. Tutaj jest to, że często się zawstydza, na przykład tak, że to jest takie kobiece, tak, że jest jakiś komplement i nogi są rumieńce na policzkach. Że po prostu ma prawo czegoś nie wiedzieć, być po prostu słabsza, niedoinformowana. W sensie takie są stereotypy, że po prostu ludzie tak myślą, tak. Jaki na przykład dowód? Idę, powiedzmy, moja koleżanka tak opowiadała to, że pracowała w tym Euro RTV AGD, tam po prostu sprzedawała telewizory. I był dział komputerowy, gdzie, na który im nie chcieli dać, bo jest kobietą. Ona jest gamerką, ona jest naprawdę świetna i zna się na tym. Ukończyła też szkołę informatyczną. No i ogólnie nie chcieli jej dać tam, tylko dali ją na telewizory, bo tam ktoś pracował. I kolegi akurat z komputerów nie było, a była jakaś para. Nie chcieli do niej podejść, bo uwaga, szeptem mówili, że nie pójdą, bo to jest kobieta i ona się nie zna. I po prostu czuła się urażona, tak? Bo to są te stereotypy po prostu. I tutaj, jeśli chodzi o ten kanał, są trochę szkodliwe. W sensie, wiadomo, stereotypy zawsze są szkodliwe, chociaż nigdy nie są jakieś bezpodstawne, tak? Czasem zdarzają się jakieś podstawy, że jakieś większe grono takie jest, więc wtedy można mieć na uwadze, że ktoś może taki być, ale nie oznacza to, że taki jest, bo to jest ważna różnica. No i ogólnie, jeśli chodzi o ten kanał, o tę tematykę, to wygląda to tak, że na przykład, tak jak już wspominałem w ostatnim odcinku, ta ktoś mi powie jak komplement, ja potrafię się zaczerwienić, tak? Ja bardzo szybko się buraczę i tutaj właśnie ktoś może powiedzieć, że a, no widzisz, bo jednak masz tą kobietę, tak? Że szybko się wstydzisz. Bo nie istnieją faceci, którzy się buraczą, tak? To jest jakieś, nie wiem, inna fizjologia czy coś takiego, więc nie wiem dlaczego tak jest. Po prostu takie stereotypy to są antyczasem, w sensie takim, że jeśli mówi się, że kobieta lubi być adorowana, tak, to jest zaraz taki anty, że facet nie lubi być adorowany, że nie wypada facetowi dać kwiatka, bo to on, tak, on ma, to jest w jego zakresie po prostu być facetem i zawiadać. I tutaj akurat, o ile może byłoby troszeczkę dziwnie po prostu dostać kwiatka, to lubię czuć się adorowanym człowiekiem, tak, lubię, jakby ktoś się stara, no. To jest coś, co w sumie powinno być normalne, tak? Z obu stron, tak mi się wydaje. Więc no, te stereotypy takie są po prostu. Ludzie też oceniają tak. Bardzo często właśnie udawało mi się słyszeć, że nie masz własnego zdania, to nie jesteś facet, tak? I jeszcze głupie inne określenia przy okazji. Więc no, ludzie tak lubią też czasem właśnie określać właśnie. Dlatego, że to jest stereotyp, tak? Że kobieta po prostu jest niezdecydowana. No i nie jest stanowcza, tak. No, chociaż jakby przyszło co do czego, to potrafią być bardzo stanowcze. Więc nie wiem, tak skąd się wziął, no ale to nie mi oceniać. No i w sumie to naprawdę to tyle. Wybaczcie, że tak trochę z domu, tak, że nawet nie przytnę tego materiału za bardzo. Bo nie mam jak, już widzicie, jest wieczór, a w sumie no, nie dam rady, zanim to się cokolwiek zrobi. Więc rzucam taki materiał. Przepraszam was za to. No i to tyle, tak? Do zobaczenia w tam przyszłym tygodniu i trzymajcie się, no. Cześć.